Jaini Tai. Im bardziej ktoś się podporządkowuje, tym bardziej ktoś czyni większy postęp. Im bardziej ktoś czyni postęp, tym bardziej czyjeś serce jest wypełnione z uczuciami, emocjami podporządkowania. Jaka jest przyczyna czyjegoś podporządkowania, czyjegoś zaawansowania? Jaki jest oznaka zaawansowania? Twoje uczucia będą zwiększać się. To jest oznaka pojawienia się uczuć. Jesteśmy tak bardzo skoncentrowani na materialnym ciele, że to blokuje nasze uczucia. Zaangażowanie, zaawansowanie w podporządkowaniu rozpoczyna pojawienie się uczuć. I to jest zaawansowanie. Powtórz, przeczytaj jeszcze raz. Im bardziej ktoś się podporządkowuje, tym bardziej ktoś czyni większy postęp. Im bardziej ktoś czyni większy postęp, tym bardziej jego serce jest wypełnione uczuciami podporządkowania. Wow. Podporządkowanie jest praktyką i celem wielbicieli. I to jest ich siła życia. To jest siła życia. Życie jest tam, w podporządkowaniu. Materialną naturą jest to, że nie ma podporządkowania. Materialny umysł tworzy wątpliwości i to jest materialna świadomość, która utrzymuje nas, demoniczna. Zatem nie możemy podporządkować się, ponieważ posiadamy materialną naturę. Pragnę udać się do duchowości, ale nie mogę się podporządkować. Dlaczego to jest niemożliwe? To jest niemożliwe, kiedy ja żyję, moja świadomość jest skupiona na materialnym ciele. Duchowe i materialne, te dwie rzeczy są przeciwne sobie, są inne. Jedną rzeczą jest ocean, a drugą jest ląd. Kiedy chodzimy na brzegu, na krawędzi, pomiędzy tymi dwoma, my chodzimy na krawędzi między tymi dwoma. I to jest nasza natura, aby być niezależnym. Nie chcemy być w wodzie. My po prostu chcemy wyskoczyć z niej i potem wrócić. Chcemy wskoczyć w nią i potem z niej wyjść. Ty możesz wyjaśnić, co oznacza podporządkowanie? Gurudev, do kogoś wyjaśnij. Co oznacza podporządkowanie? Wyjaśnij, co znaczy podporządkowanie. Podporządkowanie oznacza, że oddajesz się w pełni Atma Niveda nam. Nie 50%, nie 60%, 100%. Nie ma ciebie tu dłużej jako osoby, twojego ego. Nic. To jest całkowite Atma Niveda nam do lotosowych stóp. Nie przez jeden dzień, nie przez jeden dzień, a następny nie. To trwa ciągle. Czasami podporządkowujemy się, ale potem wracamy. Tak jak wskakujemy i wyskakujemy, ponieważ chcemy mieć nad tym kontrolę. Tak. Umysł działa w ten sposób. Materialne ciało działa w ten sposób. Nie chcę stracić mojej niezależności, mojej jaźni, mojego ego. Tak czy nie? Fałszywego. Mojego fałszywego ego. Moje fałszywe ego utrudnia mi podporządkowanie. Podporządkowanie oznacza, że fałszywe ego znika. Tam nie ma fałszywego ego. Wtedy my akceptujemy naszą prawdziwą, rzeczywistą naturę i wtedy rzeczywiście podporządkowujemy się. Kiedy akceptujemy prawdziwą naturę, duchową świadomość,
a ktoś inny akceptuje swoją fałszywą tożsamość jako prawdziwą naturę i wtedy żyje w tym. On nie może podporządkować się temu. I wtedy życie duchowe jest puste. Jego życie porusza się, znajduje się w sadhana bhakti. On nie może udać się do raga bhakti, w miłosnej wymiany z Panem. Nie. On może wykonywać rytuały, ale nie może wejść głębiej w to z powodu ego. Ponieważ to ego nie chce odejść. Ego chce wskoczyć na twoją głowę i chce kontrolować mnie. Dlatego Krishna mówi: okej, trzymaj mnie z tyłu, zobacz swojego. A kiedy zobaczysz mnie, wtedy stracisz swojego, aby zobaczyć mnie. To jest powód, dlaczego potrzebujemy Gurudeva. Gurudev pokazuje tobie, że to ego to jest inny temat, a materialne ciało to jest inny temat. I trzymasz Krysznę z tyłu i patrzysz na swojego i żyjesz w ego, więc Kryszna jest daleko od ciebie. Jak Kryszna jest daleko od ciebie? Kiedy Gurudev mówi ci, że ty żyjesz, że on żyje w twoim sercu i we sercu wszystkich żywych istot, zatem jak on jest daleko? Ale z powodu mojego ego ja nie mogę widzieć tego, ponieważ jestem okryty. Zatem on jest daleko, ale nic nie jest daleko. Swamini nie jest daleko i Kryszna nie jest daleko. Moje ego sprawia, że ja czuję, że oni są daleko. Daleko, ponieważ posiadam tą blokadę. Daleko z powodu tej blokady. Zobacz Bhagavad Gita, 12 rozdział, 13 i 14. Praktyka oddania. Kiedy wykonujesz praktyki oddania, wtedy Krishna mówi: jesteś mi drogi. I kiedy jesteś mu drogi, on mówi w ten sposób w Bhagavad Gita. Daje te wszystkie, tą całą poufną wiedzę. I czym jest ta poufna wiedza? Jaka wiedza jest poufną wiedzą o Krysznie? Radha Tattva. To nie jedynie Radha. Bo nie możesz go zrozumieć poprzez Wedy, Purany, nawet w Śrimad Bhagavatam. I to jest poufne dla niego. Gurudev, czy to oznacza umrzeć, aby żyć? Czy my naprawdę musimy umrzeć, aby żyć? Życie duchowe oznacza, że musisz umrzeć dla swojego ego, aby rozwinąć twoje życie duchowe. I wielbiciel, który praktykuje w ten sposób, powoli będzie miał różne inne doświadczenia każdego dnia, każdej minuty, każdej sekundy. Ta sama osoba, ale serce, ale on zaczyna podążać w kierunku różnych doświadczeń. W każdym momencie coś niezwykłego się wydarza. Przedtem wszystko było zablokowane, a teraz życie jest piękne. Ponieważ on rozpoczął dbanie o mnie, on zaczął dbać o mnie i Krishna mówi: ta służka jest służką z mojej swamini. Kto może jej dotknąć? Kto może ją niepokoić? Ja będę dbał o nią. Radhika mówi: najpierw musisz rozmawiać ze mną i wtedy możesz rozmawiać z moją służką.
Jeśli trzymasz, jeśli masz jakieś służki, wtedy szef ich powie, dlaczego chcesz jej niepokoić moje służki? Najpierw rozmawiaj ze mną. Nie możesz jej niepokoić bez rozmowy ze mną. Dlaczego? Jeśli coś zrobiła złego, najpierw musisz... Ja będę z nią rozmawiał o tym. Nie. Ty najpierw powiedz to mi. To mnie i ja będę rozmawiał z nią później, aby ją poprawić. Taka jest natura Swamini, która jest szefową wszystkich służek. Nie możesz dotknąć jej, nie możesz jej niepokoić. Ona jest moja. Ona mówi, ona jest moja. A on mówi, jesteś szefową, on, jestem twój. Dlaczego? Ponieważ nie jestem blisko, aby być twoją służką. Ja nadal żyję w moim fizycznym ciele, w mojej fizycznej identyfikacji i z moim fałszywym ego i moimi przykrociami. Nie mogę mówić. Nie mogę mówić, jestem twoja, dlaczego to cierpienie przychodzi? Pozwól mi wyjść z tego. Podporządkowanie jest praktyką i celem życia, celem wielbiciela i to jest jego siła życia. I to jest jego nieskończony obowiązek. Co się dzieje? Musisz odwiązać się od swojego fałszywego ego. Nie możesz być w nim, kiedy podporządkowujesz się. To oznacza, stajesz jak kawałek papieru, który leci pod wpływem wiatru. Czy kawałek papieru, który spada na wodę i on nie wie, gdzie on się uda. Kiedy przyjmiesz schronienie Swamini, nie wiesz, co się wydarzy. Fale przeprowadzą cię tam, do tego spotkania i to nazywa się Ashraya. I to jego Gurudev zawsze próbuje złapać nas i sprowadzić nas z powrotem. Ego, zmysły. Jeśli rozwinę moje życie duchowe, wtedy zmysły będą potrzebowały coś do jedzenia, coś do słuchania, coś do mówienia dobrego o tobie. Moje oczy będą widzieć. Będą chciały widzieć, co ja lubię widzieć, co ja lubię oglądać. Moje sensy będą domagać się. I to wszystko mnie porwie. Ponieważ one także grają w ten sposób, z powodu mojego fałszywego ego, którym nie jestem. I to ego później staje się bardzo subtelne, Gurudev. My myślimy, że jesteśmy zaawansowani, ale w rzeczywistości to jest bardzo, bardzo subtelne. A zaawansowanie karmi ego. Jeśli mówię, jestem guru, to jest moje ego. Ono pojawia się tutaj ponownie w bardzo subtelnej formie. Jeśli myślę, jestem starszy, ty nie posiadasz kwalifikacji, to jest mojego i ono przemawia. W bardzo subtelny sposób. Każdego może to złapać. Trzeba być ostrożnym. Labha, puja i pratishtha. Labha oznacza finansowe, korzyści finansowe. Puja oznacza wielbienie przez innych.
że ktoś czyni cię słynnym, sławnym. To są wszystkie nieprzydatne rzeczy w życiu duchowym. To nie jest coś, to jest jak odchody świni, to jest podobne do odchodu świni. Radharani nigdy nie zaakceptuje cię wtedy, kiedy posiadasz takie pragnienia. To jest rzecz. Nawet jeśli podporządkujesz się Gurudewowi, ale ciągle ruszasz się w tą stronę przez lata i myślisz, że robię służbę. Gurudew nie będzie akceptował tego. Jeśli posiadasz Lobha, wtedy on powie, idź i zarabia jakieś pieniędzy. Jeśli ktoś pragnie być wielbiony, wtedy on mówi, stań się guru i przyjmij karmy uczniów. Jeśli masz pratisza, wtedy będziesz sławny i guru powie ci, stań się sławny. To jest punkt. To się dzieje z powodu to ukryty sposób chwyta nas i musisz być bardzo ostrożny. Kiedy ona daje ci łaskę, wtedy ty musisz ochronić ją i to jest łaska. Musisz przyjąć wszystko. Ktoś może mówić złe rzeczy dla ciebie, do ciebie i wtedy ty otrzymujesz specjalną łaskę. Nie, ponieważ ty nie posiadasz dobrych cech. Jesteś niewłaściwą osobą. I ona mówi tylko złe rzeczy. I że ty widzisz jedynie złe rzeczy w innych i wtedy nie zdajesz się dobry. Ale to nie jest, to nie dzieje się w sposób. To, co ja robię, jest jedynie twoją nadzieją. Ty jesteś jedyną nadzieją w moim życiu. Co ja mogę zrobić? Ja jestem złą osobą. Gurudev, ale kiedy to się dzieje, my nie mamy przywiązania do złego albo do dobrego. Cokolwiek ty mówisz, dobre albo złe, to płynie. Łaska sprawia, że płyniesz. Nie potrzebujesz mieć wątpliwości, co się dzieje i co się nie dzieje. Cokolwiek się wydarza, jest z powodu jej łaski. Wtedy ty nie musisz być dotknięty przez nic. To jest kripa, łaska, która pochodzi z Sharanagati. I nie musisz oceniać tego. Kiedy fałszywego jest tam, wtedy ta ocena się pojawia. Wtedy, kiedy podporządkowujesz się w pełni, wtedy ona znika. Nie masz tej, nie posiadasz tej umiejętności oceny. W jaki sposób to plastikowe ciało może ocenić cokolwiek? Dusza jest tym i ocenia z zewnątrz, staje się i myśli fałszywie, jestem ciałem, jestem tym, jestem tamtym, ja robię. Kiedy przyjmiesz schronienie, wtedy nie musisz się o to martwić. To jest bardzo, bardzo ważna rzecz. Bardzo, bardzo, bardzo ważna rzecz. Możemy to robić przez 10-20 lat, wykonywać służbę dla Gurudeva, ale w rzeczywistości jesteśmy ciągle pogrążeni dualizmem tego świata. Nawet jeśli wykonujemy służbę zewnętrznie, ciągle jesteśmy w nastroju oceniania. To my nie oceniamy. I w ten sposób, nie możemy doświadczyć tego i nigdy dostąpić, dojść do Radhiki. No to nie jest możliwe. Nigdy. Zatem ja nie mogę wtedy powiedzieć Tava Vaismi. Jestem twój, jestem twoja. Ja nie mogę powiedzieć. A co dopiero o tym jesteś mój? Nie zaczniesz mówić, jestem twoja, proszę, zabierz mnie do swoich odcowych stóp. Zawsze znajdujesz się w dualności, moje. Nawet to nie jest poziom Brahmabhuta. I umysł jest kłopotany. Jedynie poprzez podporządkowanie ktoś może odciągnąć prema bhakti do względem lotosowych stóp pana. Prema bhakti. Raga bhakti. One mogą pojawić się tylko wtedy, kiedy jest praktykowane podporządkowanie. I ta praktyka musi być wykonywana w 100%, nie 90, nie 99%, w 100%.
Prema nie może pojawić się bez podporządkowania. Pewien mężczyzna i pewna kobieta. Można wybrać mężczyznę i kobietę. Jeżeli kobieta nie jest podporządkowana mężczyźnie 100%, wtedy nie ma podporządkowania. To nie utrzyma się. Jeżeli kobieta nie jest w 100% podporządkowana mężczyźnie, wtedy on nie jest jej w 100% podporządkowanych. To nie działa. To nazywa się Sharanagati. Jeśli ona posiada 5 mężczyzn w tym samym czasie, w dzisiejszych czasach to jest możliwe. Ale to nie będzie działać. Wtedy mężczyzna nie podporządkowuje się w 100%. To nie jest naturalne i to nie jest Sharanagati. Jeśli ona posiada 4 chłopców, on może posiadać 3 dziewczyny w tym samym czasie i on mówi, okej, ty masz kilka, to nie działa. Więc podobnie, kiedy ty nie podporządkowujesz się swoim myślom duchowym i on mówi, okej, ty jesteś, nie jesteś jedną z nich, nie jesteś kwalifikowany do podporządkowania się, nie doświadczasz tego, nie smakujesz tego piękna podporządkowania. Zatem nasze doświadczenie nigdy nie zwiększa się. Moja medytacja nie znajduje się tam, ponieważ nie medytuję o tym, ponieważ nie jestem podporządkowany temu. Wtedy moje doświadczenie się nie pojawia, nie pojawiają się uczucia. I kiedy uczucia są, nie pojawiają się, raga nie pojawia się, miłość nie może przyjść, prema nie przychodzi. W jaki sposób bhakti może pojawić się? Bhakti nie jest nowym tematem dla nas. To jest jak matka i córka albo syn. Matka dba o syna. To jest także bhakti. Czy to jest jakiś nowy temat dla ciebie? Bhakti oznacza oddanie. Oddanie oznacza, że umysł nie wychodzi z tego. To jest oddanie. Ja zawsze czuję mojego Radha Mohana. Mój umysł chce zatrzymać to, ale ja nie mogę tego zatrzymać. I to jest oddanie. Oddanie nie jest nowym tematem. Tylko z duchowego punktu widzenia pewne oddanie jest tam, ale w materialnym ciału, w ciału nie możesz tego praktykować. Kiedy wszystko w umyśle podporządkujemy, jesteśmy skupieni jedynie na lotosowych stopach Gurudeva, wtedy to zaczyna się. Tam jest wiele świątyń, ale jeśli nie posiadasz swojego Ishtadeva, wtedy możesz myśleć. I możesz mówić 10 innych imion do gloryfikacji. Radha Damodar, Gopinath, Madan Mohan, Syama Sundar. Govinda. To znaczy, że jesteś zmieszany. Kiedy jesteś skupiony na jednym, wtedy widzisz tylko jedno, rozpoznajesz tylko jedno imię. Nie masz zainteresowania nikim innym. Nie masz zainteresowania. Nie masz zainteresowania. Dlaczego to robić? Jeśli to jest dobre, albo nie jest dobre, albo złe, wszystko pochodzi od niego. On nie ma takiego wielkiego przepychu jako Biharaji. Jest wiele przez cały dzień ludzi, którzy przychodzą i produkują, robią dla niego girlandy. Zatem jaki jest ten problem? On jest moją słodyczą. Nawet jeśli te girlandy są wysuszone, on akceptuje je. On nie jest starszy. On nie potrzebuje żadnego bogactwa, przepychu. Z tego powodu kocham go. Oni posiadają 5 systemów klimatyzacyjnych, a my mamy tylko jeden.
ale jest szczęśliwy, posiadając ten jeden. Z czym jest ten problem? Ponieważ on jest prosty, posiada łaskawe serce. Czasami tam nic nie ma, ale on wtedy też jest szczęśliwy. Przecież nie jest to słodycz, ale słodycz jest wyraga bhakti. Przedtem ja byłem poruszany przez bogactwo i przepych i stres z tym związany. Bogactwo świątyni, dekorowania świątyni, ale powiedziałem, co to ma wspólnego z moim bratem Mohanem, jeśli on ma mniej niż to, co jest z tym zrobić? Zostawić, porzucę go? Ja powiedziałem, nie, ja będę dbał o niego. Wszystko zaczęło się dziać. Krok po kroku bogactwo pojawiło się, ponieważ z powodu miłości to bogactwo i przepych pojawił się. Ja widziałem to na własne oczy na przestrzeni 60 lat. Ja nie miałem pieniędzy, aby gotować dla Biharji, ale gotowałem jedynie na oleju i oni nie mieli wiele pieniędzy, aby to zrobić. Ale kiedy ukochani zaczęli przychodzić, wtedy pojawiła się to bogactwo i wymagane do pełnienia służby. Ukochani mogą to zrobić. Kto kocha więcej, ten robi więcej. To są twoje uczucia, to jest twoja raga. Wyobraź sobie Sanatana Goswamiego. On posiadał bóstwo i on przyjął to bóstwo, dając jeden warunek. I z Madan Mohanem. I on powiedział, Madan Mohan, ja mogę wziąć cię do siebie, ale mam jeden warunek, że ty nie będziesz prosił mnie o nic. Ja jestem babadżem, ja wykonuję swój bhajan i żyję. Zatem nie mam wiele, nie możesz mnie prosić o nic. Jeśli jednego dnia poprosisz mnie, żebym przyprowadził ci masło, zdobył dla ciebie masło albo jakieś słodycze, ja nigdy nic nie zrobię takiego. I wtedy Madan Mohan obiecał Sanatanie Goswamiemu. Okej, zgodzę się, ale potrzebuję dostać jeden cukierek, jeden kawałek cukru dziennie. Jeśli dasz mi to, ja przyjmę pozostałe warunki. Wtedy nie musisz dawać mi jakichś bogatych czapati i innych rzeczy. Zgadzam się na to. I ja przyjmę te wszystkie twoje warunki. Ale ja pragnę iść z tobą. I nad tymi warunkami, ponieważ oni przyjęli te warunki, zabrał Sanatana Goswami Madan Mohana. I on nic nie posiadał, ale poprzez swoją miłość. Czy widzicie teraz świątynię Madan Mohana? Jak to się pojawiło? Pojawiło się to z powodu miłości. Kiedy ludzie zobaczyli to, oni zaczęli przychodzić, dawać dary. I miłość sprawiła wszystkie ważne rzeczy. Raga sprawiła wszystkie rzeczy. Dlaczego on jest najwyższy? Ponieważ on kocha wszystkich Vrajavasich. On akceptuje małych, biednych chłopców z Vraży jako swoich przyjaciół. On nie ma bogactwa, on zaczyna grać, bawić się, tańczyć. Wszystko z tymi chłopcami, pasterzami. I on staje się tolerancyjny. I on zaczyna kochać gopi. Oni są Nitya Siddha. To jest drugorzędna rzecz. Ale zazwyczaj ty widzisz to, co wspaniałego on wykonuje. Ta piękna, miłosna wymiana sprawia, że on staje się najwyższym. Nikt nie może tego zrobić. Shiva kocha jedynie Parvati. Vishnu kocha jedynie Lakshmi. A kto może zrobić tak jak Krishna? Rama wykonuje jedynie dla Sity. Dlaczego on jest najwyższym panem? Wszyscy bogowie mają coś do wykonania, jakieś zadanie, jakąś ambicję. Każdy ma coś do zrobienia, ale Krishna, co on robi? On gra na flecie. Czy on może zabić kogoś tym fletem? On nikogo nigdy nie zabije. Nie zabija żadnych demonów.
On nie wie, jak się zabije. On tego nie robi. Ale kiedy w filozofii pojawia się informacja, że on zabija demony, ale to jest tak naprawdę praca Wisznu. On mówi Wisznu, żeby to zrobił. I on to robi, ponieważ on pracuje pod nim. Dlaczego Shiva Bhakti jest we Wrindawanie? Wszędzie znajduje się świątynia Shivy. Kiedy Krishna się urodził, Shiva przyszedł tam, aby uzyskać jego pierwszy darshan, pierwsze widzenie. Mój najwyższy Pan pojawił się, chcę go zobaczyć. A Yashoda powiedziała, nie, odejdź stąd, nie mogę ci go pokazać. Ty jesteś, masz na sobie węża. Nie mogę cię pokazać w ten sposób. Mój chłopiec będzie się bał. Ale Krishna chciał widzieć Shivę, ponieważ oni są zakochani i oni nawzajem kochają się. I on zaczął płakać i ktoś powiedział, dlaczego odsyłasz tego babę? On przyszedł tutaj, aby pobłogosławić twojego syna. Może on przyjdzie tu i on pobłogosławić i pobłogosławi, zabierze złe duchy i wtedy twój chłopiec będzie ponownie szczęśliwy. I kiedy Shiva przyszedł ponownie, on zaczął uśmiechać się, tak kiedy zobaczył Shivę. Dlatego oni są Harihara. Oni nie mogą żyć bez siebie. Oni są ukochanymi. I w sercu Shiva jest Krishna i w sercu Kryszny są jedynie wielbiciele, a Shiva jest najwyższym wielbicielem. On jest guru, on jest Gopeshwarą, Gopi i Shwarą, Gopeshwarą. On jest Shwarą, kontrolerem Gopi. Gopi udają się do Katyayani, one idą do Shiva, aby modlą się, aby uzyskać Krysznę. Wow, to jest tak piękne. I bez modlenia się do Katyayani, bez modlenia się do Gopeshwara, one nigdy nie mogą zrozumieć Radę i Kryszny. Nigdy. Nigdy. Same wątpliwości pojawią się tam, ale podporządkowanie nie pojawi się. I fałszywa jego ignorancja. On, Shiva, jest kontrolerem ignorancji, niewiedzy. Shiva daje łaskę, która usuwa tą fałszywą ego ignorancję. To jest Shiva. Guru. On usuwa twoją ignorancję. Nitai. Jai Nitai. Jai Nitai. Jai Jai Shri Radhe. I tutaj kończy się druga część tego wykładu. Hari Om Tat Sat i Jai Shri Radhe. Do następnego razu.